Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie dotyczącym kwasów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o preparatach w takiej płynnej postaci, a mianowicie o płynach, lotionach, tonikach zawierających kwasy. Dlaczego postanowiłam podjąć taki temat? Po pierwsze dlatego, że na naszym rynku kosmetycznym pojawia się coraz więcej preparatów właśnie tego typu. Po drugie, są to świetne propozycje dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z kwasami, a tak naprawdę nie wiedzą, co kupić, od czego zacząć, jaki kosmetyk wprowadzić. Płyny tego typu są to preparaty, które są proste w użyciu, naprawdę niewiele potrzeba, żeby je stosować. Oczywiście trzeba wiedzieć jak, ale nie będą sprawiały Wam jakichś kłopotów i problemów właśnie z ich zastosowaniem. Płyny złuszczające to jest płyny właśnie takie z kwasami, to jest coś, co ja po prostu uwielbiam i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej pielęgnacji jesienno-zimowej, nawet jeszcze wiosennej, takiego preparatu nie było. Ja jako posiadaczka skóry mieszanej doskonale wiem, jak fajnie kwasy wpływają na moją skórę. No ale dobrze. Na sklepowych półkach możecie bardzo często znaleźć takie nazwy. Lotion z kwasami, płyn z kwasami, żel lub też tonik. No i właśnie ta nazwa tonik może być dla Was myląca, ponieważ tego typu preparaty to nie są standardowe toniki. Tonik, jak sama nazwa wskazuje, jest to preparat, który ma tonizować naszą skórę, czyli przywracać jej naturalne pH po oczyszczeniu, po demakijażu, po umyciu skóry z wodą. Płyn tego typu, który zawiera kwas, będzie już działał wielokierunkowo, w zależności od tego, jaki został zastosowany kwas, jakie mamy stężenie i jakie mamy pH preparatu. Was powinno interesować to, jaki macie typ skóry i pod tym kątem dobieracie dla siebie odpowiedni preparat z kwasem, czyli jeśli na przykład macie skórę naczyniową, to nie sięgacie po preparaty z kwasem glikolowym, tylko szukacie na przykład z kwasem migdałowym. O. Powinno Was interesować stężenie oczywiście, bo jeśli dopiero zaczynacie przygodę z kwasami, to powinniście zaczynać od niskich stężeń kwasów. Skóra powinna się przyzwyczajać. Wy musicie obserwować, jak Wasza skóra reaguje na kwasy. Jeśli zaczniecie od wysokiego stężenia, może być tak, że dojdzie do jakiejś zbyt mocnej reakcji na Waszej skórze, zbyt intensywne złuszczanie. Może jakieś podrażnienie, może jakieś pieczenie, a Was to przy okazji zniechęci, no bo wiadomo, skóra nie będzie reagowała tak jak myślicie. Przy zastosowaniu płynów tego typu, jeśli rozmawiamy o złuszczaniu, to złuszczanie jest praktycznie niewidoczne. To jest takie mikro złuszczanie, którego Wy nie widzicie w postaci takich schodzących płatków skóry. Nie, to jest kosmetyk uzupełniający Waszą pielęgnację, taki, dzięki któremu możecie na przykład zrezygnować ze stosowania standardowych peelingów. Dobrze, idziemy dalej. Płyny tego typu, płyny zawierające kwasy, są to preparaty, które stosujemy tylko i wyłącznie w wieczornej pielęgnacji. Właśnie ze względu na zawartość kwasów. Stosujemy je na skórę oczyszczoną. Oczyszczoną, odpowiednio przygotowaną. Musicie pamiętać, że jest to preparat, który będzie troszeczkę działał tak jak właśnie peeling. Będziecie dzięki niemu pozbywać się martwych komórek naskórka, oczyszczać głębiej pory, zwężać te pory, rozświetlać skórę, działać na przebarwienia, ale też być może w zależności od tego, jaki kwas został zastosowany, działać na nawilżenie, na niwelację stanów zapalnych itd. Nakładamy płyn na wacik. Aplikujemy, wylewamy odrobinkę na wacik, a następnie przecieramy nim skórę. Ja polecam Wam przetrzeć raz miejsca, na których najbardziej Wam zależy. Wcale nie musicie robić tego na całą skórę twarzy. Możecie stosować na szyję, możecie stosować na dekolt, bo też bardzo często mnie o to pytacie. Pamiętajcie jednak, że nie stosujemy w okolicy oczu i na górne powieki. Nie, tutaj nie stosujemy. Jeszcze jedna bardzo ważna zasada. W momencie, kiedy na Waszej skórze będą występowały gdzieś stany zapalne, takie stany ropne, ich również nie przecieramy tego typu płynem. Chyba że jest to płyn, w którym zastosowano taki kwas, który będzie łagodził stany zapalne.
O tym też musicie pamiętać. Wiem, że na początku może być to dosyć dla Was skomplikowane, ale to są bardzo ważne wskazówki, które gdzieś tam powinniście mieć z tyłu głowy. Mówi się o tym, że tego typu preparaty możemy stosować przez cały rok. I rzeczywiście niby tak jest, bo stężenia tych kwasów są naprawdę niewielkie. Ale moi drodzy, przy stosowaniu tego typu płynów musicie pamiętać o regularnej ochronie skóry przed promieniowaniem. Czyli filtry, zarówno 30, jak i 50, to jest w ogóle must have, obowiązek, wasz obowiązek. Nie możecie o nich zapominać w porannej pielęgnacji. A ponieważ wiecie, jak to czasami jest, możemy zapomnieć w okresie letnim, czy gdzieś tam wiosennym, użyjemy sobie taki kwas, niedokładnie nałożymy filtr, albo w ogóle go nie nałożymy, albo nie dołożymy go w ciągu dnia. No i co wtedy? Dlatego też ja uważam, że mimo wszystko, mimo iż są to preparaty, które możemy stosować przez cały rok, nie wprowadzajcie ich w okresie letnim. Nie stosujcie ich w okresie letnim, ponieważ to jest okres wysokiego promieniowania, a naprawdę przez jakiś tam mały moment nieuwagi, jakiegoś naszego zaniedbania możemy sprawić, że będzie jeszcze większy problem na tej skórze niż problem, z którym chcemy walczyć. O, i to jest, słuchajcie, bardzo ważne. Natomiast tak jak mówię, płyny złuszczające, płyny z kwasami, płyny tego typu wprowadzamy po oczyszczaniu, w wieczornej pielęgnacji, najlepiej na bacik, na suchą skórę, to też jest bardzo ważne. I zanim nałożycie pielęgnację, preparaty pielęgnujące, musicie chwilę odczekać, żeby też wasza skóra ten tonik, ten płyn, ten preparat z kwasem wchłonęła, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens. Tutaj działamy troszeczkę inaczej niż w przypadku standardowego toniku. No i oczywiście po zaaplikowaniu, przetarciu skóry właśnie tego typu preparatem możecie stosować wasze ulubione kosmetyki pielęgnujące. Jak często sięgamy po tego typu preparaty? Bo to też jest pytanie, które mi bardzo często gdzieś tam zadajecie. Niby mówi się o tym, że można stosować je codziennie. Ja natomiast uważam, że codziennie to jest za dużo, bo to też wszystko zależy od tego, jakie mamy stężenie tego kwasu i jaki mamy tam kwas. Jeśli dopiero w ogóle zaczynacie waszą przygodę z kwasami, to najlepiej zacznijcie od 2 razy w tygodniu. 2, maksymalnie 3 razy w tygodniu. Zobaczycie, jak wasza skóra reaguje. W momencie, kiedy już wasza skóra przyzwyczai się do tego typu preparatów, możecie je stosować co drugi dzień, no ewentualnie codziennie, ale ja jednak uważam, że mimo wszystko najlepiej by było tak co drugi dzień. I też pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że to są preparaty, które mają kwasy, które będą wam silniej oczyszczały skórę twarzy, więc musicie dbać również o to, żeby stosować pielęgnację dla waszej bariery hydrolipidowej. Ja już o tym zrobiłam oddzielny film, ale będę wam przypominać przy okazji wszystkich filmów na temat kwasów, jak ważne jest to, żebyście dbali o barierę hydrolipidową, która chroni waszą skórę. Dlatego też jeśli nawet postanowicie, że będziecie stosować, podejmiecie taką decyzję, że będziecie stosować płyny tego typu codziennie, to zróbcie sobie chociaż 2 dni w tygodniu, takie, w których zrezygnujecie z tych płynów, zrezygnujecie z silnych substancji aktywnych, w tym przypadku akurat z kwasów, i zadbacie o waszą barierę hydrolipidową. No i oczywiście co? Filtry, filtry i jeszcze raz filtry. No dobrze, moi drodzy, ten przydługi wstęp odnośnie płynów mamy już za sobą, to teraz czas polecić wam kilka fajnych preparatów. Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, śledzicie gdzieś mojego bloga, moje media społecznościowe, to doskonale wiecie o tym, że ja przez wiele, wiele lat byłam fanką właśnie tego oto płynu marki Clinique. Na początku, kiedy nie było jeszcze wersji 1.0, sięgałam oczywiście po jedynkę. Płyn marki Clinique zawiera w składzie kwas salicylowy, który fantastycznie działa właśnie złuszczająco, rozświetlająco na nasze pory skórne, oczyszcza je głębiej. To złuszczanie w przypadku tego płynu jest bardzo niewidoczne, bardzo delikatne. No a w momencie, kiedy pojawiła się wersja 1.0, czyli ta wersja bez alkoholu, stwierdziłam, że to jest w ogóle to i naprawdę, uwierzcie mi, przez wiele, wiele lat sięgałam po ten płyn złuszczający.
I dziś też oczywiście Wam go polecam. Jeśli lubicie markę Clinique i chciałybyście wypróbować coś z kwasem salicylowym, to polecam Wam właśnie tę wersję 1.0 bez alkoholu. Ale ja, jako ja, osoba, która uwielbia testować kosmetyki, w momencie, kiedy pojawił się ten oto płyn, czyli Glow Tonic od Pixi z 5% kwasem glikolowym, stwierdziłam, że muszę przetestować. No i co? Przepadłam. Zrezygnowałam z tego na rzecz Glow Tonic. A ja wiem, że to jest płyn, który jest dosyć kontrowersyjny. U jednych się sprawdza, u jednych absolutnie nie. Ja należę do tej grupy osób, u których ten płyn właśnie bardzo dobrze się sprawdza. Nie ma takiego uczucia jakiegoś pieczenia, swędzenia, mimo tego, że jest to kwas glikolowy. Nie powoduje żadnego podrażnienia na mojej skórze. 5% stężenie to jest naprawdę niskie stężenie, jeśli chodzi o kwas glikolowy. Ale aktywne. No i to złuszczanie, którego nie widzimy, tak jak w przypadku kwasu salicylowego wersji 1.0 Clinique, tak w przypadku właśnie tego toniku, Glow Tonic, tego płynu złuszczającego, też nie ma takiego widocznego efektu złuszczania, nie pojawiają się te suche skórki, większe skórki, nic absolutnie się nie dzieje, a skóra naprawdę wygląda dobrze. Jeśli natomiast chodzi o top 5 preparatów, które dzisiaj Wam polecę, to w ogóle moim hitem od jakiegoś czasu jest ten oto płyn złuszczający. To jest dosyć drogi płyn Youth to People, dostępny w perfumerii Sephora. I tutaj uwaga, mamy 11% kwasów AHA, plus do tego oczywiście wyciąg, ekstrakt z kombuczy. 11% co to oznacza? Mamy tutaj 8% kwasu mlekowego i 3% kwasu glikolowego. Dodatkowo właśnie ten ekstrakt z kombuczy, który działa jako probiotyk dla naszego naturalnego mikrobiomu. I to jest płyn, którego nie stosujemy codziennie, używamy go od 3 do 5 razy w tygodniu w wieczornej pielęgnacji. Zobaczcie jego naturalny kolor, świetny skład, szklana butelka. O, tak jak mówię, no dosyć drogi płyn, ale bardzo i to bardzo wydajny. Właśnie między innymi przez to, że mamy wysokie stężenie kwasów i stosujemy ten preparat nie codziennie, tylko te 3, maksymalnie 5 razy w tygodniu. Ja stosuję go 3 razy w tygodniu. Też nie ma tego efektu takiego złuszczania, mimo tego, że mamy tutaj wysokie stężenie. I tak naprawdę wydaje mi się, że z tych wszystkich preparatów, które dzisiaj Wam polecę, ten płyn ma najwyższe stężenie. Ja go po prostu uwielbiam. Moja skóra go uwielbia. Nie ma efektu pieczenia, nie ma efektu takiego ściągnięcia, ale jak użyję go w wieczornej pielęgnacji, a oczywiście później nałożę preparaty pielęgnujące, to rano moja skóra wygląda naprawdę dobrze. I to jest płyn, do którego będę chętnie wracać. No bo tak jak mówię, uwielbiam i to jest moje takie top, z tych top 5 numer 1. Ale moi drodzy, jakiś czas temu poznałam kolejne dwa bardzo ciekawe preparaty i postanowiłam, że umieszczę je tak na tej samej pozycji, ponieważ mamy tę samą markę. Jest to marka oczywiście Ole Henriksen, też dostępna w Sephorze i to też nie są najtańsze preparaty. Jak widzicie, ten właśnie zielony zużyłam do samego końca i bardzo go polubiłam. A między innymi dlatego, że mamy tutaj świetny skład. No i teraz słuchajcie, co znajdziemy w tym zielonym płynie od marki Ole Henriksen? Zaczynamy od kwasu glikolowego, później mamy kwas mlekowy, salicylowy, glukonolakton, wodę z oczaru, olejek miętowy, eukaliptusowy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, uwierzcie mi, jak zobaczycie sobie skład, jest tutaj wiele świetnych substancji. Co prawda, marka nie podaje nam stężeń tych kwasów. Szkoda, bo fajnie by było wiedzieć, jakie mamy tutaj stężenia. Natomiast podejrzewam, że nie są to wysokie stężenia kwasów. Bardzo fajny preparat. Pachnie charakterystycznie, tak odświeżająco, właśnie tą taką miętą, troszeczkę tym eukaliptusem. No i to, co ja zauważyłam przy jego stosowaniu. Skóra jest rozświetlona. To jest preparat do skór mieszanych i tłustych. A pory są delikatnie zwężone, skóra jest lepiej oczyszczona i pojawia się mniej wyprysków, ale też to, co jest bardzo fajne, w strefie T, czyli w tej strefie właśnie tutaj, gdzie najczęściej skóra się błyszczy, dochodzi do takiej regulacji sebum, więc ta skóra nie przetłuszcza się aż tak intensywnie, no i tak jak mówię, nie ma tego widocznego złuszczania. Bardzo fajny preparat. Drugi
Ten granatowy mamy już troszeczkę inne działanie, ponieważ tutaj producent stwierdził, że zrobi coś dla osób borykających się z przebarwieniami skóry. Oczywiście to nie jest kosmetyk, który usunie Wam przebarwienia. To jest kosmetyk, który je delikatnie rozjaśni, rozświetli Waszą skórę. Też będzie wpływał na regulację sebum, na lepsze oczyszczenie, lepszą absorpcję substancji aktywnych. I co tutaj takiego znajdziemy w składzie? Uwaga! Przepraszam. Mamy kwas glikolowy, wodę z oczaru, kwas mlekowy, ekstrakt z cytryny, ekstrakt z trawy cytrynowej, rumianku i lukrecji. I tak jak mówię, to jest kosmetyk dla skór tłustych, mieszanych i z przebarwieniami. Kolejny płyn, który chciałabym Wam dzisiaj polecić, to jest oczywiście marka The Ordinary i 7% kwas glikolowy. Co prawda zauważyłam, że w ostatnim czasie jest problem z jego dostępnością. Najczęściej można było go kupić m.in. na Cozy Bella albo też w perfumeriach Douglas lub na innych internetowych, w innych internetowych sklepach, ale nie wiem, co się dzieje, jakoś ostatnio nie mogę na niego trafić, wszędzie są braki. Natomiast muszę Wam polecić ten płyn, ponieważ również uważam, że jest świetny i w bardzo dobrej cenie. Mamy 7% kwas glikolowy, plus do tego, zwróćcie uwagę, też mieszankę innych substancji, a mianowicie wodę różaną, aloesową, ekstrakt z pieprzu tasmańskiego, ekstrakt z żyńszenia. To jest preparat, który sprawdzi się dobrze przy skórze tłustej, mieszanej, również z przebarwieniami, ale także do skóry dojrzałej, która nie jest skórą naczyniową. Pamiętajcie, że kwasu glikolowego nie zaleca się przy skórach naczyniowych, ze względu na to, że po jego nałożeniu, skórach naczyniowych wrażliwych, po jego nałożeniu możecie odczuwać takie delikatne mrowienie, pieczenie, czasami zaczerwienienie, a skóry naczyniowe czy wrażliwe, no niestety mają z tym problem i nie lubią takich kosmetyków, ale ten preparat, słuchajcie, jest świetny. Mogłabym powiedzieć, wrzucić go nawet na drugie miejsce, jeśli chodzi o dzisiejsze top 5. No bo mamy tak, 11% mieszankę kwasów Ahazy of the People, 7% kwas glikolowy właśnie z The Ordinary. Później mamy bardzo fajne toniki, płyny od marki Ole Henriksen. Ale powiecie, no dobrze Anita, ale no trochę drogie te preparaty. To może coś bardziej naturalnego i coś taniego. I słuchajcie, jest coś fajnego. Coś, co kosztuje tak naprawdę grosze. Uwierzcie mi, grosze, a jest to preparat całkowicie naturalny. I mam na myśli tutaj nowa kosmetyka. Nie wiem, czy słyszeliście. Jeśli orientujecie się w kosmetykach naturalnych, to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Bardzo ciekawy płyn. W jego składzie znajdziemy 2% kwas mlekowy, mamy również napar z dzikiej róży, mocznik oraz napar z hibiskusa. I to są substancje, które będą właśnie działały oczyszczająco, złuszczająco, odświeżająco, rozjaśniająco, na lekkie przebarwienia. Będą też oczyszczały Wam te pory skórne i delikatnie zwężały. Co prawda mamy tutaj niewielką zawartość kwasu, tylko 2%, ale to nie szkodzi, bo jest to kosmetyk naturalny, w bardzo niskiej cenie i nawet mogłabym powiedzieć, że ze względu na to, że mamy tak niskie stężenie tego kwasu, można spokojnie stosować go codziennie. I na zakończenie jeszcze jeden preparat, który z kolei bardzo fajnie sprawdzi się w przypadku skór naczyniowych, suchych, wrażliwych, ale też myślę, że będzie dobry tak naprawdę do każdego typu skóry ze względu na zawartość kwasu migdałowego. A kwas migdałowy jest oczywiście takim kwasem, który może stosować każdy, ma bardzo fajne działanie, złuszczające, odświeżające, niwelujące delikatnie pory. Też jest to złuszczanie bardzo małe, takie, chciałam powiedzieć, takie niewidoczne, o, tak bym powiedziała, tak bym to ujęła. A słuchajcie, mam na myśli oczywiście tutaj markę Norel. Nie mogło jej zabraknąć, ponieważ marka Norel ma bardzo fajne preparaty profesjonalne, ale o tym też będzie oddzielny film. Skupmy się na tym właśnie preparacie kosmetyku z kwasem. Norel, 5% kwas migdałowy, ale mamy też kwas laktobionowy, glukonolakton i kwas hialuronowy. I właśnie, oprócz tego, że mamy kwas AHA, czyli kwas migdałowy 5%, mamy również kwasy PHA. I to będzie taki preparat, który będzie oczyszczał, złuszczał, odświeżał,
ale też będzie działał na poziom waszego nawilżenia. Kwas hialuronowy, glukonolakton, że skóra po zastosowaniu tego typu preparatu nie będzie taka ściągnięta, napięta i można go spokojnie używać w codziennej pielęgnacji, oczywiście wieczornej. Moi drodzy, w dzisiejszym filmie opowiedziałam wam troszeczkę o właśnie takich preparatach złuszczających, płynach odświeżających, tak jak mówię, działających wielokierunkowo ze względu na zastosowany kwas i stężenie, ale w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam wam dosyć pokaźną listę. Listę właśnie takich fajnych preparatów, które zawierają kwasy, które fajnie sprawdzą się do różnych typów skóry i są z różnych półek cenowych. Ja musiałabym wam ten film naprawdę nagrywać chyba przez godzinę, żeby opowiedzieć o wszystkich preparatach, które sama przetestowałam i które się u mnie sprawdziły. Dlatego też stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie właśnie takiej listy w opisie, gdzie wypiszę wam dokładnie te preparaty. Tych top 5 to są te, które ja osobiście bardzo lubię i które dzisiaj mogłabym wam polecić tak na początek, ale myślę, że znajdziecie też coś ciekawego właśnie w tej liście, którą umieściłam w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Cieszę się, że udało mi się ten film nagrać do końca, bo dzisiaj to w ogóle, słuchajcie, już nie wiem, który raz go zaczynałam. Bardzo wam dziękuję za uwagę. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Już mam pomysł na kolejny film na temat kwasów. Czekajcie cierpliwie. A my tutaj na moim kanale widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się cieplutko. Pa!